No i już jesteśmy przy projekcie, słuchajcie, przy projekcie, właśnie robię sobie tutaj taki programik na Arduino. Na razie testujemy na Arduino, ale to potem będziemy przerzucać na inne, na inny procesor. No i jaki jest motyw? Motyw jest taki, że mogę sobie powłączać wszystkie te LEDy. O, pierwszy obieg, drugi obieg, trzeci obieg, czwarty obieg, piąty obieg, nie? I teraz ma być w ten sposób, że ma być wyciemnienie powolne wszystkich pomieszczeń, a tym dużym ma wyłączyć wszystko, nie? Ale tutaj miałem wcześniej, o, dopaliło dopiero pierwsze po 10 sekundach. Jedynka, jeszcze raz może. I w tej chwili możemy sobie tym dużym wyłączyć i po sekundzie zgaśnie i ostatni obieg. Ale to nie tak ma być. To ma być z tego, co już tam dzisiaj sobie obadałem, to ma być tak. Włącznik, pierwszy obieg, możemy sobie włączać, wyłączać tym pierwszym przyciskiem. O, każdy obieg osobno możemy włączać i wyłączać. Ten pilot albo łapie. Drugi. Możliwe. Sufit też łapie. Jak tak trzymam. No. A może za blisko. Dlatego. No. Gdzie wszystkie obiegi? Czyli tak. Pierwszy, drugi, trzeci. Nie, to czwarty już. Piąty. Szósty. Znaczy tylko będzie. O. No i teraz ma być wyłączenie tym jednym wszystkiego, tylko pozostawienie jednej małej lampki, a jest w tej chwili troszeczkę na odwrót. No, bo ten szósty działa w ten sposób, że jak wyłączę, to wyłącza ten. Każdy jeden obiekt możemy sobie sterować, o, właśnie, z pilocika, osobno. No i dobra, czyli przejdźmy sobie do programiku. Ostatnio miałem tutaj, że tak powiem, live'a. I chciałbym po prostu dlatego nie wiem, kto to był nawet. Najpierw się pytać, czy naprawię mu wzmacniacz lampowy, a potem bluzga na mnie, że robię głupoty, a jemu nie chcę pomóc. Jakby był pępkiem świata. Także wiecie, ja tu nie jestem dla was, tylko jestem dla własnej przyjemności. I przy okazji może coś się uda zademonstrować, pokazać, czy coś takiego. Dobra, także ja tutaj muszę sobie kamerkę to przestawić, słuchajcie. O, tak. I pewnie będzie widać programik. I teraz tak, co musimy z tym zrobić, to musimy sobie teraz tak, bo to jest wygaszanie te pierwsze nasze, które tutaj sobie zrobiłem. Najpierw tutaj standardowo zaimportować to bibliotekę remote, czyli od pilota IR. Potem sobie ustawić te piny, na które piny będą odpowiadać za które LEDy. Znaczy tu akurat w tej chwili to nie w tej programie, to mi odpowiada za te LEDy, które tutaj widzieliście, które się zapala. Ale ogólnie to będzie zapalać oświetlenie ogrodu. Będę mógł sobie sterować oświetleniem ogrodu. Z pilota IR, nie? No a potem jeszcze dorobimy, mam tutaj taki fajny odbiorniczek, taki moduł do sterowania po Wi-Fi. Ale to najpierw ogarniemy sobie piloty. I teraz tak, no dobra, tutaj mamy, później teraz tak, w setupie trzeba, który pin in, który pin out. O, to można wyrzucić, bo ja tutaj kombinowałem pin 0. Dobra, to niepotrzebne. Ale zobaczcie, kompilację przechodził nawet z takim bykiem, nie? Pin 0. No dobra, no niech będzie pin 0. Będziemy mamy cyfrówkę z pinem 0. No, w Arduino nie ma. Jest to pin A0 bodajże i to jest pin analogowy. Także tutaj nic nie będzie na wejściu na analogu. Do niczego nie jest to potrzebne. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. I teraz tak, to jest właśnie ten duży, największy przycisk. To jest jego kod zczytany po prostu z programem do szczytywania i szczytuje to w serialu.
Czyli możemy sobie tutaj na przykład dopisać, jak chcemy, tutaj jeszcze przed tym, możemy sobie dopisać taką regułkę, która nam będzie print, czyli wydruk do serial. I na przykład i to będziemy... czekajcie, momencik. Już ja tutaj zaraz wam spróbuję to otworzyć. Zczytywanie IR, nie. IR, sterowanie to nie. O, serial kod. I tutaj, o, zobaczcie, to jest cały programik do odtwarzania kodu, czyli każdy jeden pilot, słuchajcie, każdy jeden pilot, czy ten, ja akurat tych mam tutaj pod dostatkiem, bo to dostałem od Patrycjusza, tych pilotów, takie dosyć fajne, ciekawe, takie i dosyć w miarę, wiecie co, solidny plastik. Taki plastik jak ta moja, jak ta grawerka, którą tutaj od nas dostałem. Ta. Jest także... Wykorzystamy w końcu te piloty, bo ich jest 24 sztuki, słuchajcie, takich pilotów. Każdy, jak z tego co patrzyłem, to chyba z 6 przetestowałem i 6 ma identyczne sterowanie, identyczne kody wysyła, także jak się zgubi, to nie problem. No, bo to ma być pod... No dobra, słuchajcie, i teraz tak, serial begin 9600, enable, dobra, okej. Okay. No dobra, to nie, już nie będziemy zawracać sobie kodem, bo już kod mamy tutaj. Mamy wklepane wszystkie zapamiętane te numerki, może w jakiejś tam części, albo dobra, słuchajcie, żeby to już tak... Troszeczkę coś tutaj dla was pokazać, jak to szczytać. Zresztą to już to jest to na internecie. To ja może wgram ten kod do tego Arduino. Dobra, wgram ten kod do Arduino. On się tutaj sobie wygrywa pięknie, ładnie na dole. I długo coś. A, bo tu kilka bibliotek było zaimportowanych. Dobra, no właśnie. I teraz tak, otwieramy tutaj w górnym rogu ten serial, o tutaj w tym miejscu. I do pinu 2, tak jak ja tu mam, bo tutaj mam sobie zaimportowany jako wejście pilotka IR, czyli wejście... O! I ten pin 2 to jest D2, tutaj ten biały przewodzik. I mamy do IR. No i dobra, naciskamy pierwszy, tylko otwieramy serial.com i mamy, słuchajcie, zobaczcie, pierwszy przycisk, ten duży tu przycisk, no to mamy jego kod. Ten dolny mamy już, czwórka się kończy, ten jest 5F, 5F i to są kody w heksie, nie tam jakieś Arduino kody, tylko to są już typowe kody w heksie. Ja potem mogę sobie to wgrać jako plik do EPROM-u i mogę robić cuda niewidy, bo to już mi potem te przyciski będą odpowiadać i mogę sobie zrobić całkowicie sterowanie. Już naciskając na przykład jeden przycisk, wyczyścimy to, na przykład ten duży sobie naciśnijmy sobie ten duży, o. I mamy, tutaj jest FF96F, nie? 0x wpisujemy właśnie tylko z tego powodu, żeby to jest w programie. Ten 0x tu. Serial print. I tutaj jeszcze jest dopisane 0x, że do każdego kodu dopisujemy 0x. Żeby był rezultat w heksie. Czyli gotowa komórka do pamięci IPROM. I nic więcej mi tu nie będzie potrzeba. Wciskając jeden przycisk, słuchajcie, na pilocie, ja mogę odpalić z pamięci IPROM, że po kolei będą sobie się zapalać na przykład w kółko te lampy. Bo tu każdy przycisk to będzie jedna lampa. I tak samo ten. Ten będzie do wyłączania. Będzie. Dobra. Niech już tak będzie. Że to będzie. Okej. Kurde. Dobra, sam się będę się śmiał już. Także widzicie. Nie jestem tu dla was, tylko dla własnej satysfakcji. Okej. Dobra, wgramy teraz ten mój kod. Aha, kod. Ten mój kod, który włącza wszystkie
wszystkie po prostu LEDy, czyli wyjścia. Tych wyjść mam tutaj sobie zapisane 6, no bo 6 było przycisków. I jeśli ten jeden będzie jako wyłącznik i będzie włączał pierwszy obiekt, czyli tą małą taką jakby nocną lampę, żeby w każdej chwili będę mógł sobie zrobić w ten sposób, żeby coś na tym ogrodzie się świeciło, że nie mogę wyłączyć wszystkiego, bo wszystko będzie wyłączane po świcie. Czyli po prostu na tej zasadzie, że jeszcze będzie jeden włącznik, czujnik po prostu no, na światło będzie działał, odpowiadał i będzie widno, wszystko się samoczynnie wyłączy. Będzie ciemno, włączy się dopiero funkcja, oczywiście będę mógł włączać podczas, gdy będzie widno na przykład dane obiegi, dane światła, nie? Ale jak przyjdzie z mrok, to będzie możliwość wyłączenia, wyciemnienia ogrodu, no bo po cholerę ma o drugiej w nocy świecić coś, ale żeby coś tam, jakiś mała żaróweczka się po prostu, żaróweczka, jedna z lamp, bo tam będą takie lampy, jeżeli neodlane, się zapalała. Czyli robimy tak. Mamy tak piny zaznaczone i tu mamy ten pierwszy duży wyłącznik. To wszystko, cała ta regułka, to jest ten duży wyłącznik. I on mi robi w ten sposób, że po 10 sekundach włącza, a mi to do niczego nie jest potrzebne. Czyli jednym słowem tak, wywalamy tego delaya i wywalamy jedynkę. Bo ta jedynka będzie się włączać, jeśli ja wszystko wyciemnię. Czyli tu mamy low, czyli LEDy wyciemnione, tu mamy rozjaśnione. I teraz tak, to wyrzucamy, bo po co ma być to włączone niepotrzebnie, jeśli LC wyłączam wszystko, no to LED 1, czyli wejście pierwsze na high, czyli na wejście wysokie. Po sekundzie po 10 sekundach, nie, po sekundzie zróbmy. Dobra, wrzućmy sobie ten program, zobaczymy jak, czy to będzie działać dobrze. Dobra, się gra ten program do nano. I teraz tak, mogę nim wszystkie włączyć. Pierwszy się włączył. Po sekundzie. Mogę włączyć wszystkie jednym przyciskiem. Mogę wszystkie wyłączyć, ale ta jedna zostaje. Lampa. Tym jednym dużym przyciskiem. Cały ogół można wyłączyć. Mogę pojedynczo włączać i wyłączać obiegi. Tak? Mogę. Mogę. Okej. Okay. Ale jak chcę, mogę wszystkie zapalić. Wszystkie zapaliłem. I wszystkie mogę wyłączyć. No i to... I teraz tak. Ale ten obiekt pierwszy musimy sobie dać na jeszcze jedno wejście. Zaznaczyć sobie jeszcze jedno wejście, którym... I tutaj mamy D2, to mamy IR-a, nie? No to sobie wejdźcie ino, tutaj mamy ściągawkę, o, rozrysowane Arduino. I teraz tak, D2 to jest INT 0. To my mamy jeszcze jedno wejście do dyspozycji, INT 0, INT 1, czyli PD3. I teraz tak, zróbmy sobie tak, że
czujnik zmierzchowy będzie podłączony pod PD3, no bo tylko jedno wejście zostało. I to samo mamy na Atmedze 8, identycznie będzie. Przypomnijmy słowem tak, co musimy zrobić w programie, żeby te wejście uaktywnić. No to jedziemy do początku. I teraz tak, zdefiniowany mamy pin 2, red pin jako 2. I tutaj musimy sobie dodać pin modę, bo to już będzie zwykłe, już nie będzie IR, tylko będzie zwykłe. To zrobimy sobie tak, kopiuj. O, tu sobie wkleimy pin modę input i to będzie wejście D3, czyli pin modę 3. Input. No bo jakoś czymś, słuchajcie, musimy wyłączyć tą jedynkę. I na razie nie mamy czym, bo już zabrakowało wejść piloty w pilocie, nie? Bo równie dobrze można było dopisać innego pilota i inny przycisk, albo większy pilot, większą ilością przycisków. Ale po co dla blondynki pilot z większą ilością przycisków? Przecież to przyjdziesz, a to będzie się samo podlewać. No dobra. Jak będzie więcej niż 2, to już się pogubi. Także i tak już jest tęgo, będzie nauki przez miesiąc. No dobra. To teraz tak. Trójeczka, pin modę. OK, input. I teraz tak. Zostaje nam zawsze włączona po pierwszej regułce. No to tutaj możemy sobie w programie, w tej samej pętli, nic nie rozpoczynać nowej. Czy musimy? Dobra, będzie zadanie dla Was. Czy po pierwszej pętli, znaczy to jest akurat ten duży przycisk, on włącza, wyłącza wszystko. Widzicie? I zostawia. Bo równie dobrze mogę sobie tutaj wpisać czas, na przykład 3 godziny, czy tam po godzinie i zgaśnie, nie? To z tym to nie ma problemu, bo te czasy to można w tej samej pętli zrobić. Ale teraz tak, żeby móc zwykłym switchem, bo to będzie podanie jedynki logicznej z czujnika, wyłączyć pierwszy obieg całkowicie. Czyli dobrze, ja muszę pisać to przed regułką, bo już tutaj leci program. Czyli muszę tu wklepać. Tak o mało i w pętelkę. Bez delay już nawet. Gotowe rozwiązania, słuchajcie, piszcie w opisie pod filmem. A ja mam jeszcze dzisiaj taką małą niespodziankę, bo sam nie wiem, co tu przyszło. Więc spróbuję. Dobra, pilot IR, jak widać, pięknie zapracował. Tak jakbym chciał, mogę wszystkie powłączać, ale numer. Dobrze mówię? A gdzie trójka? 4. To nie ta. O. Wszystkie powłączane, słuchajcie, powłączane. No to teraz wszystkie wyłączamy. A jeszcze jedna rzecz. Przecież to miało płynnie wygasnąć w tym ogrodzie, żeby nie było, że wszystko zgasło, tylko jedna lampka gdzieś tam na końcu się świeci, nie? No to tutaj przy low ustawimy sobie delay. Kurczę, co za problem. Tutaj akurat Ctrl-C. Ctrl F do każdego, tylko teraz tak, zrobimy tutaj 100 milisekund, no bo po cholerę to czekać tak długo, po sekundzie wszystko, bo w sumie zależy jakie będą lodówki, ale to będą, prawdopodobnie będą LEDy, nie? Także nie będzie tam żadnych sodowych lamp, bo z tymi sodowymi lampami kiedyś, ja pamiętam, to były trochę przeboje. Wyłączysz, włączysz, już ona nie świeci, nie? Musi się ostygnąć. No i dobra, i teraz tak, zapiszmy sobie w ten sposób. Zobaczymy, czy to przejdzie w ogóle, kurde. No i teraz, dobra, przeszło.
jeszcze się gra. Okej. No i teraz tak, włączmy sobie wszystkie. A jak do góry w sufit trzymam, to lepiej ciągnie pilot. Wszystkie włączmy. I teraz patrzcie, chcę to wszystko na raz tym dużym przyciskiem wyłączyć. Wyłączam. Się wszystko wyłączyło, się zapaliła ta jedna. Włączam wszystkie. Od razu, skopa. I teraz wyłączam ogród. Wszystko się wyłączyło. Jedna została. Faktycznie, może trochę za szybko. Wiecie? To będzie tak, że tutaj zrobimy po 500 czas. A potem sobie tam może jakiś tam, nie wiem, znaczy nie ma sensu. Tutaj nie będzie żadnych potencjometrów. Bo to kurczę za dużo jest, znaczy tam napisać można. Dobra, jeszcze raz wgramy to. Pozmieniałem. Dobra, skruszuję sobie. Ja tu sobie zaraz dopiszę tą regułkę pod czujnik, ten zmierzchowy. A wypiszcie, jak byście to rozwiązali ewentualnie w tym czujnikiem zmierzchowym. Czy ja dobrze myślę o tym? Żeby po prostu wygasić całkowicie ogród, jak będzie świt, nie? Dobra, włączmy sobie wszystkie. A kurczę, co tu? Panie, ale ja tak nie chciałem. O, pomału zeszło, jedna została. Włączyłem wszystkie. I po kolei wszystkie zgasły. Okej, okay, jedna została. I teraz z wejścia int 2, czyli int 1, czyli PD3 z trzeciego punktu, gdzie są te moje te. Weźmiemy sobie później sygnał, podciągniemy, trzeba właśnie podciągnąć logiczny rezystor, czyli wpisać regułkę, żeby był stan wysoki cały czas. A potem, żebym ja mógł do masy, czujnik zmierzchowy po prostu kliknie do masy, bezpieczny ten przekaźnik i on mi zewrze ten pin i wygasi wsio. Dobra, przejdźmy do tej niespodzianki, bo ja tak kurde z longa lecę i to tak właśnie jest z tymi naszymi programami. Okej, okay, zobaczcie. Mamy tutaj świeci, kurczę, wszystko. Wyłączam. Ogród się wyłączył, jeden został. No dobra, ale co będzie, jak zresetujmy to? Właśnie. Reset. Równie dobrze można byłoby tę zmierzchówkę pod reset podłączyć i wtedy mamy ciemno, nie? Chyba najprostsze rozwiązanie, ale to ma być w programie wszystko zrobione, bo potem jak podłączę pod Wi-Fi, pod sterowanie przez Wi-Fi, to musi być to w programie, a nie może być czegoś takiego, że reset mam wykorzystany do wygaszenia, nie? Bo po resecie różnie może być, słuchajcie, a jeszcze raz reset nacisnę. Nie, mamy zero. Bo nie mamy w programie zdefiniowanego pinu jako pin 0, tylko outy. No. I teraz tak. Ja ten programik udostępnię. Tam zrobię link do. Udostępnię go na dysku Google, a potem zrobię link. I teraz tak, słuchajcie, patrzcie. Pojedynczo sobie zapalamy wszystkie. Dwa obiegi. 3, 4, 5. Wszystko mamy zapalone, tylko nie mamy tej nocnej. Wyłączam wszystko. I nocna po sekundzie sama się włączy. W sumie o to chodzi. O takie sterowanie z pilota, słuchajcie. Każdą jedną lampeczkę mogę sobie podpalić i zgasić. Czekajcie, gdzie ten pilot je. Ciekawe, jaki to ma zasięg, kurczę, tak naprawdę. Dobra, wyłączmy to wszystko. Ale numer. Patrzcie się na tą diodę. Na tą pierwszą. Co to tak widno?
się robi coraz jaśniejsza. Każda gaśnie, ta jedna jest najjaśniejsza. Ale to nic. Dobra, przechodźmy do tego, bo ja tutaj naprawdę się rozgadałem. A teraz przejdziemy do chytrej niespodzianki. Tylko odstawmy tą kamerkę. Sam nie wiem. Czuj dzisiaj jakiś tam kurier do mnie. I przyniósł coś takiego. Czekajcie, przestoimy tą kamerkę, żeby było coś tu widać. Okej. Od kogo? Pan Krzysztof. Ale jak? Skąd? Da 41 300. Co to za kod jest? Nie wiem, co to jest. Nie wiem, nie mogę rozczytać takie pismo, a poza tym tutaj nic nie widać, bo to tylko odbitka jest jakaś. Dąbrowa? Nie. Nie wiem. 41300. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Kod 41300. Ale pan Krzysztof. Pana Krzysztofa, słuchajcie. Cały odcinek o sterowaniu IR zrobiłem i byłem taki cały czas ciekaw, co tu jest. Można tego rozpakować. Gdzie to góra? Jest list. Przesyłam drobne prezenty w celu rozbudowy zaplecza warsztatowego. Na filmie widzę, że mam. Korzysta pan z różnych rozwiązań baterii laptopowych ogniw LiP 18650 oraz transformatorów. Przysyłam dwa transformatory nówki z odczepami 16, 18, 20 z zabezpieczeniem. Można wykorzystać do budowy zasilacza warsztatowego. Może pan zrobić odcinek ze zrobienia takiego zasilacza. Był ten odcinek, był nawet live i ja mam ten zasilacz do tej pory, zobaczcie, używam ten swój, który składałem, ale może coś się zrobi. Drugi to zasilacz ATX z dodatkowym modułem, też używany sporadycznie, który może pan zasilić od 3,3 do 12 V. Oraz ostatni prezent. Ja nie wierzę, słuchajcie, ostatnio. Zobaczycie, co tu jest na koniec. Nie będę mówił, dopiero jak rozpakuję. Ostatnio przecież taką sprzedałem. Dobra, gdzie tu góra? Tu jest góra. O, to tak. No, o. Oho, same pakuły. To jest w rozebraniu. Co to jest? Żeby nic nie wyrzucić. To jest taki worek. Z tej folii, tej tu ciepło. To faktycznie ciepło się robi. Dobra, tu mamy coś. Tu mamy ATX zasilaczek. Pięknie.
12V 16A plus 12V 1 14A. Sporo. Hej, ja tak się zastanawiam, czy ja w swoim kompie nie mam gorszego zasilacza. Wiesz, może ja tak wstawię do kompa. Ciekawe to u mnie siedzi, bo sporo jest, no. Spore napięcie. O. No dobrze. To już chyba wszystko. Chyba wszystko, dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Kamerka. Gdzie ta myszka? Tutaj jest ta myszka. I tak, co to są za zasilacze? To jest otwieralne z tego, co widzę. Transformatorowe zasilacze, aha, przekręcone. Przykręcone zasilacze, moment. Będziemy coś tu może pokazywać. Co tu ta próśba się zrobiła? Dobra. Okej. Rozkręćmy. Ale fajnie, to są nóweczki. Słuchajcie, to można użyć elegancko. Ja już wiem, gdzie taki hermetyczny jeden... To jest hermetyk zalany. Wiem, gdzie to użyć. Mam już przeznaczenie. Tylko mostek trzeba będzie prostowniczy dołożyć do... Braciszek Cioteczny ma taką saunę, taką banię. Też w ogrodzie właśnie postawioną. I tam jest kłopot z tym podświetleniem tych jacuzzi, tych LEDów. Bo tam wszystkie zasilacze po prostu... się zaraz mokną i jest pozamiatane, nie? Rdzwieją. A ten jest zalany. Słuchajcie, to tutaj pod to pokrywo śmiało, bo tam trzeba 1,5 ampera, a ten na pewno będzie miał tyle. 50 voltoamper. Przy 16 voltach, 16, 18, 20 są 3 odczepy. Przy 16 voltach, 50 voltoamper, 50 na 16 to ile to jest? O, to śmiało. Słuchajcie, prawie 3 ampery. Ponad 3. 48 wyjdzie, 30... 12, 42, tak, 48 to 3 ampery, 3 z kawałkiem on ma, jeśli 50 voltoamper. 48 voltoamper to by miał 3 ampery na 16 voltach. Elegancko. Kurczę, super, to już będzie jeden ból, drugi będzie dla mnie. W moim też będzie. Może. Ale ekstra, tutaj nawet miejscowa jest na dławiki. Wszystko można zadławikować, to jest hermetyk. Kurczę, to faktycznie, to mogło faktycznie jakieś pompki zasilać, wiecie? W takich oczkach wodnych, czy tam w jakichś tam jacuzzi. Nie no, tam pompka jest na 200, na 230, nie na ten. No. Także będzie trochę automatyki, będzie trochę instalacji i będzie pokazane w niedługim czasie, jak fajnie oświetlenie, jak cegiełki w ogrodzie się zapalają, gasną i tam takie pierdółki. Dobra, dziękuję wielkie dzięki dla pana Krzysztofa. Tu akurat jest... Okej. Okay. A tu jest, słuchajcie,
Toska kompletna bez tranzystorów. A, ha, ha, ha. I co to jest? Od czego to jest? Słuchajcie, to jest jakaś płytka, nówka, diory. Działała przed demontażem, bez tranzystorów, no. Mam gdzieś nawet komplet cały jeszcze, chyba z 2 czy 3. Słuchajcie, o, trochę się pogniotło. Przed demontażem działało. Czyli jednym słowem gotowiec. Mam, będę miał i trafo mam, i obudowę gdzieś mam jedną. Głowica jest ekstra. Się przyda. To są przyda się. I to takie konkretne przyda się, także dziękuję. No i zasilacz ATX. I z tym zasilaczem to faktycznie może ja mam jeszcze gorszy niż ten. Bo tutaj są tęgie. Tęgie natężenia prądu. 24 A na 5V, 16, 14. 2 napięcia po 12 V. Słuchajcie, jedno to jest wspomaganie jakiegoś pewnie oto. Ta wtyczka, o. To jest trzema przewodami, sześcioma w sumie, bo trzy minusy, trzy plusy, to jest wspomaganie ATX-a. A nie, tu jest procesora. To jest do procesora, albo do grafiki. Drugie napięcie takie. Takie tęgie. Dobra. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Toska oczywiście też się przyda, ale ta płytka to nie wiem od czego to jest, bo to nie jest, to jest jakiś zasilacz. Coś mi to mówi, diora. Czyżby to nie była szuflada? Sterowanie od szuflady? Diora 2217-138-D. Trzeba zobaczyć to. Od czego to płytka? Papierowa. Nasączony laminat papierowy. Ta, to jest włókno szklane, a to jest ten... O, papier. Aż się sejpie. Takie robili. Unitra takie robiła. I jeszcze to! Co to jest? Wow! Za ATX-a wyjścia, słuchajcie. To już ja teraz wszystko wiarzę. Mamy gotowca zasilacz. Słuchajcie. O, ho, 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 ho. Cztery bezpieczniki, włącznik off, on. Panie Krzysztofie, to jest pana projekt, to? Te banany takie piękne? Gdzie pan płytki robisz? Bo to jest fajne. To mi się podoba jakość wykonania płytki. Patrzcie. No to jak tak. To przyciągamy dalej tego ala live'a. I testujemy ten zasilacz. Teraz tak. Tu mamy to. Ojojoj. Ojojoj. Się poplątało się. Dobra. Będzie. Teraz musimy wziąć kabelek. Jejku, jejku. Coś odłączyłem, ale live chyba idzie. Znaczy live, to nie live. To będzie premiera. Okej. Patrzcie, jak chytrze zrobione. Wiatrak. O, coś nacisnąłem. Idzie? Dobra, idzie. To pasuje normalnie. To jest plastikowe, te dystanse są plastiki. Można sobie to przykręcić na zasilacz. Włącznik zasilacza, cyk. No i zrobimy sobie pomiar.
włącznik zasilacza, a wiatrak nie ruszył. Zacięty. Dobra, wyłączmy go. Od zasilania też. Tu przy transporcie. O. Kratka się wcisnęła. Dobra, włączmy zasilacz i włączmy. Jest, ok. A już myślałem. Musieli nieźle gruchnąć tą paczuszką. Teraz tak, mam GND 3,3, GND 5V, GND 12, GND minus 12. Plus 0, minus. Piękna sprawa, słuchajcie. To teraz do tego jeszcze dorobię, pokażę. Właśnie. Pokażę to w przyszłym... może nie w przyszłym, ale w niedługim czasie dorobimy do tego amperomierz i woltomierz na Atmedze 8. O! I na dwóch takich wyświetlaczykach. Zaraz wam pokażę, jakie fajne wyświetlaczyki, bo już zaczęły dochodzić do mnie części od tych radyjek krótkofalarskich, ale to już niedługo będą... Będą niedługo zestawy, bo DDS-y przyszły i takie właśnie wyświetlaczyki, słuchajcie. I na to są wyświetlacze szeregowe, czyli idzie I2C szyną sterowane. Dwa takie wyświetlacze jeszcze do tego można będzie dołożyć, gdzieś tu pod spodem. I będziemy tylko teraz tak, jak zrobić pomiar wszystkich napięć. No tu mamy gotowe już wyjścia, a ja bym chciał. Co, na każde jedno wyjście taki wyświetlacz, amperomierz? W sumie można by było. Ale wyjdzie warsztatowy zasilacz. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery wyświetlacze. Osiem w sumie wyświetlaczy. Cztery zielone, cztery czerwone. Czerwone ampery, zielone... zielone wolty napięcia, czyli dobra, miałem to pomierzyć. Gdzie jest mój miernik? Tutaj. Oczywiście za TX-a będzie, nie? Miałbym to przemierzyć. Kurczę, jeśli tutaj już tak fajnie została płytka to zrobiona, to pogratulować pomysłu. Włączniczek zakładany pod, no, pod pierwsze dwa piny. Wyjścia pomostkowane, tam gdzie dużo amper, to dużo amper. Czyli po 3, po 4 piny. Dobra, jedziemy. Pierwsze napięcie. Minus. Plus. 3,4 V pokazuje miernik. A 3,3 ma mieć. Drugie napięcie 5 V. 5,27. No, jest ekstra. To może być miernika wina. Plus 12. Jest ekstra. Minus 12. Jest ekstra. Tutaj mamy kolejne GND. Minus 11,4. A plus 12,2. A między plus 3 minus 14, zobaczcie. Widzicie? A minus 5 minus 16. I myślicie, że nie będzie to działać taką? Będzie działać. Możemy mieć bardzo dużo, duży wachlarz różnych napięć na zasilaczu ATX. Już ja to kiedyś przerabiałem. Znaczy robiłem sobie taki wynalazek, tylko konieczność, bezpieczniki. To przy tym musi być konieczność, bo wystarczy dobrze zewrzeć i możemy się pozbyć zasilacza w ciągu ułamka sekundy. Pozdrawiam, dziękuję bardzo dla pana Krzysztofa. Nie mogłem się doczytać, skąd ta przesyłka przyszła, naprawdę. Wybaczcie, chyba że zaraz pod lupą bym jeszcze to zobaczył. Co do sterowania IR, do sterowania ogrodem.
No i nie tylko, to można sterować obojętnie cokolwiek, jeszcze inne rzeczy, nie? Tym IR-em. To już jest pomysł, także jeśli ktoś jeszcze będzie miał pomysł, jak dopisać wejście kolejne, które będzie wyłączać wszystko, to będę bardzo szczęśliwy. Oczywiście linki pod spodem, program na INO, plik INO w i biblioteka IR w, na dysku Google. Dziękuję jeszcze raz, fajna sprawa.